Firma, mogę powiedzieć, jest podwójnie rodzinna. Powiem wam dlaczego. Formalnie w firmie pracuję ja, żona, córka, syn i zięć. Skąd się wzięła ta podwójna rodzinność? Muszę powiedzieć, przełom w firmie u nas nastąpił po 2017 roku, kiedy to zacząłem przychodzić na spotkania talentu i tutaj z obecnym moim imiennikiem, księdzem doktorem Rafałem Ostrowskim, znalazłem się w Częstochowie w maju, bodajże to był 12 maj 2017 roku. Tam było, były rekolekcje i od, no, kończące się tym, że podpisaliśmy takie oświadczenie, akt zawierzenia właśnie Panu Bogu. No i oczywiście do niczego nie podchodzę bezmyślnie i zacząłem to analizować i rozmyślać i medytować, Panie Boże, co to oznacza w praktyce. No i zrozumiałem wtedy, że ja tutaj jestem tylko pracownikiem, Panie Boże, Twojej winnicy. Takim zarządcą, prawda? Tak, jestem zarządcą jakiegoś tam, w jakiejś tam małej tam zakamarku tej winnicy, ona jest wielka, ale ja mam ten odcinek, który Ty mi powierzyłeś. Ja nie jestem tutaj właścicielem i wtedy też do mnie dotarło, że ja nie mam pracowników, tylko współpracowników. To nie są żadni moi pracownicy, to, że oni tam mają umowę o pracę, to było, co mi to dało? Uwolniło mnie psychicznie. Po prostu zacząłem inaczej podchodzić w ogóle do firmy, jeżeli pomyślałem sobie tak, no, bo wiadomo, jak w każdej firmie, no, jest tam lepiej, gorzej, czasami 30 lat, to wiadomo, że się zdarzały momenty, gdzie finansowo też było trudno. No, ale dlatego od tego momentu wprowadziłem jeszcze, poprosiłem pierwszy księdza Rafała, żebyśmy odprawili mszę świętą w firmie i te msze od tego momentu zaczęły się dziać, nie powiem, że regularnie, ale powiedzmy od 5 do 10 razy w roku mniej więcej tak to wygląda. Pojawiły się po 2 latach znaczne trudności finansowe akurat, ale tym się nie zrażałem, aha, ale może to nie ma znaczenia, tutaj akurat nie jest to istotne. Natomiast jeżeli chodzi o tą rodzinność, to też do mnie dotarło, że rodziną są nie tylko te osoby z krwi, ale są osoby, które mają te same wartości co ja, które się cieszą z tego, że jest msza święta w firmie i wręcz byłem zaskoczony, że zaczęły do mnie takie sygnały trafiać, że wiesz co, Rafał, ja czuję, że ty byś mógł być moim ojcem. To mi powiedział jeden z najważniejszych moich współpracowników, który mu ojciec zmarł wcześniej. Także to takie dla mnie było, no, naprawdę zobowiązujące, żeby potrafić się tak zachowywać, że, żebym był godnym ojcem. No i dlatego tak to wygląda na dzisiaj, a wam jeszcze chciałem powiedzieć a propos sukcesji, bo tutaj właściwie to jest główny temat. Ja z sukcesją już mam do czynienia od 40 lat, mianowicie pochodzę ze wsi, z gospodarstwa, rodzice mieli tam prawie 40 hektarów, 39 hektarów, nas jest 4 rodzeństwa, jestem najstarszy. No i jak to w takiej sytuacji, tak samo to była sukcesja. No i rodzice, chwała im za to, potrafili. Ja nie byłem akurat tutaj spadkobiercą tego gospodarstwa, został nim brat, ale to był, wiadomo, proces. Ja widziałem już od młodych lat, tam powiedzmy od 20 już się też już na tym 20-25, brat jest o 2 lata młodszy,
wcześniej się ożenił niż ja. I było to wyzwanie. To nie jest łatwe, żeby... Wiedziałem, że tego nie można podzielić, bo to jest nierozsądne, że trzeba dać jednemu prawie wszystko, tak można powiedzieć, w wymiarze przeliczając to na walutę. Ale potrafili to tak zrobić, że my jesteśmy wspaniałym rodzeństwem i się bardzo szanujemy i w ogóle nie ma problemu, żeby to nie poróżniło absolutnie nas, nie ma żadnej zazdrości. Każdy odniósł sukces w tym, co chciał. Myślę, że każdy jest zadowolony ze swojego zawodowego statusu. I ja widząc ten przykład jako udana sukcesja, myślałem, że w ten sposób też będę mógł w firmie, którą rodzinnie tam prowadziliśmy, też to, wtedy jeszcze dzieci nie pracowały, tylko bo wiedziałem też widząc rodziców, że to trzeba jak najwcześniej zaczynać. To absolutnie nie jest właściwe czekanie, aż mi się będę się źle czuł, bo na razie mam jeszcze siły do pracy, no to mogę odłożyć na później. Ja zacząłem mocno już działać, mając 50 lat, 10 lat temu. Wiedziałem, że trzeba próbować podejmować. Tak, bo to nie od razu musi być, takie moje też przekonanie osobiste też, że to nie od razu musi być tak, synu czy córko będziesz sukcesorem, tak? Tylko dla mnie takie wdrażanie w życie firmy od najmłodszych lat, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że od 16 roku życia możecie własne dzieci zatrudniać w firmie i to może być kosztem uzyskania przychodu. Legalnie, oficjalnie. Ja tak próbowałem, no to 10 lat to już syn pracował fizycznie już wcześniej, ale no później okazało się, jak żeśmy skończył studia, no że niestety nie, no poróżniliśmy się, no w sensie na tym firmowym polu, że skończyło się po 3 latach tym, że on odszedł i swoją firmę zaczął prowadzić. Notabene aż się dziwiłem, że mu nawet całkiem dobrze szło. I pewnie dało ci to do myślenia, to. Ale i powiem, i właśnie, i to teraz wrócę do tego momentu 2017 roku, kiedy zmieniłem moje nastawienie do mojej roli w firmie. Po prostu uwolniłem swój umysł i sobie myślę, no Panie Boże, logicznego pomysłu nie mam żadnego na to, będę pracował, zobaczę, co będzie. No i przy tym otwartym podejściu Pan Bóg postawił na mojej drodze pewną osobę, która zajmuje się jako firma też sprawami sukcesyjnymi. Ja opowiedziałem o swojej historii. Mówi, wiesz co, Rafał, przecież ty nie zdajesz sobie sprawy, że jeszcze tam jest kilka innych możliwości. To, co ty próbowałeś, to jest tylko jedna z. No i przemyślałem to i zacząłem rozmawiać po prostu z tą osobą, z jego współpracownicą. No i po dwóch, trzech miesiącach... Ja myślę, że możemy powiedzieć, jaka to jest firma, bo tu nie mamy jakby... To było bardzo konkretne wsparcie pewnej firmy, która ma już wypracowane metody jakby wprowadzania sukcesji w firmie. Na czym ta wyjątkowość tutaj polegała, jeżeli możesz się podzielić? No może na razie ja powiem tą firmę, ale to nie ma znaczenia. Wyjątkowość polegała na tym, że ja sobie nie wyobrażałem, że można, ja sobie to zero-jedynkowo wyobrażałem, że jest albo syn, albo córka, obydwoje spróbowali, to wszystko się z takim stresem wiązało, że oni po prostu, cała rodzina była, znaczy te dzieci były przerażone tym, że jak tata odejdzie, no to nie wiadomo co będzie, bo to nie jest, no wiadomo, jakoś ma firmę, mamy 45 osób na pokładzie, tak żeby skalę, więc to jest mała firma, tak? No właśnie, czym ty się zajmujesz, bo tak chyba nie padło, a wiesz, nie wszyscy umiemy tak szybko googlować. Produkcją oczyszczalni ścieków, no to jest jakby, zajmowałem się różnymi rzeczami, ale znaczy od 30 lat mniej więcej produkcją oczyszczalni ścieków, no takich
już tu bezzapachowych, znaczy jesteśmy innowacyjną firmą, także mamy złoty czas w ostatnich latach, także no jest po prostu, jesteśmy, produkujemy urządzenia, które oczyszczają ścieki do wody takiej, którą można nawadniać ogrody. No Na czym ta wyjątkowość sukcesji polegała? Tak, i ta wyjątkowość, że po prostu mówią, pierwszym etapem to jest porozmawianie z dziećmi, jak oni sobie wyobrażają swoje przyszłe życie. Czy twoje też dzieci powiedziały, że sobie nie wyobrażają pracować w ten i właśnie sposób? I powiem, co one powiedziały. Powiedziały wiele rzeczy, co nie wybrzmiało w rozmowach z rodzicami. I to jest normalne, że to obcym, życzliwym osobom powiedzą więcej. I z tego wyszło, że syn mówi, ja chcę pracować w firmie, ale na 2/3 etatu, chcę sobie tą swoją działalność prowadzić dalej. A córka powiedziała, ona, dla niej priorytetem jest rodzina, ona chce dzieci urodzić i wychowywać. Ma już 3 córeczki w ciągu 3 lat, 3,5. Ja mam 4 wnuków, także możemy porozmawiać. To jest firma Grant Thornton, to jest duża firma, zatrudnia, nie wiem, około 1000 osób tam w różnych, doradcza na różnych, w różnych branżach i księgowych i właśnie, ale mnie tak sukcesyjna działka interesuje. I tam pani Małgosia właśnie przeprowadziła rozmowy zarówno z rodziną, z każdym z nas z osobna i z kluczowymi tymi pracownikami, tą rodziną, powiedzmy, firmową, która ma też te wartości, co my, te katolickie, chrześcijańskie, katolickie i troskę o całość, tak, bo to jest, to nas łączy, te osoby z krwi rodzinne i nie po krwi, że troszczymy się wzajemnie o siebie. No i jak to ktoś patrzy z zewnątrz, to widzi o wiele większe możliwości niż jak jest się w środku. No i zaproponowano nam, słuchajcie, no wypracowaliśmy, można powiedzieć, przez najpierw kilka spotkań w gronie ścisłym, jakby rodzinnym krwi, później doprosiliśmy tą rodzinę chrześcijańską, i zrobiliśmy coś, co mi w ogóle wcześniej no, nie miałem pojęcia. No, powstała Rada Menedżerów, tak to się tam roboczo nazywa, to nie jest formalna struktura, ale która jakby... Taki zespół roboczy, rada, ale tak, zespół roboczy. Tak, zespół roboczy i o dziwo ja zobaczyłem, że ja nie mam pracy. Nie tak od razu, oczywiście po 1,5 roku. Zacząłem się dziwić, tu jakiś jeden wynalazek, drugi, trzeci, kolejny, bo takie mam talenty od Pana Boga inżynierskie i mam wyobraźnię dosyć sporą w pewnych zakresach i pewne wymyślanie rzeczy takich technicznych sprawia przede wszystkim przyjemność i jak coś jest przyjemne, to przeważnie daje efekty dobre. I powiem Wam, że jestem w tej chwili bardzo zdziwiony nawet, że to tak łatwo ten etap, do tego etapu doszliśmy, co nie znaczy, że to jest koniec. Tak jak tam napisałem, my 3 lata jesteśmy już w tym procesie i dalej działamy w ten sposób, że co roku, na koniec roku, tam powiedzmy, że teraz na 4 stycznia jesteśmy już umówieni, robimy rachunek sumienia tego, co sobie założyliśmy rok temu, co się udało, co się nie udało i co ważne, że od tej firmy, znaczy, to jest później burza mózgów, ale przeważnie dużo ciekawych podpowiedzi uzyskujemy od tej firmy, która próbuje troszeczkę inaczej poukładać to, co się nie udaje i
No i tak to wygląda. A tu jeszcze chciałem... Czyli jeśli dobrze rozumiem, to tak naprawdę stosujecie partycypację, czyli angażowanie, ja to tak może nie za nawężę, ale angażowanie współpracowników do zarządzania całą firmą. Nazwałeś rodziną. Zdecydowanie tak. Relacyjność duża, tak? Tak, bardzo, bardzo dla mnie to jest wielka wartość i bez tego byśmy nie zrobili kroku do przodu, bo ewidentnie wyszło z tych rozmów, które przeprowadziła właśnie Małgosia, że brakuje kompetencji w rodzinie wśród moich dzieci czy powiedzmy zięcia jeszcze. I uzupełniliśmy te kompetencje dwoma kluczowymi formalnie pracownikami, jak to tak można zgodnie tam z umową o pracę. I to całość dało po prostu coś, co zaczęło działać. Czyli skompletowaliście zespół, bo brakujące tam elementy. Tak jest, no właśnie. No. Dobrze, czyli zmierzamy do tego, że firma rodzinna, ale niekoniecznie w język krwi. No właśnie, tak. To jest wiesz, to... To, co powiedziałeś, że jakby nie masz co robić, też mnie się zdarzyło słyszeć od kolegi, który notabene miał z tobą tu dzisiaj rozmawiać, że on powiedział w pewnym momencie, że ja się czuję niepotrzebny w mojej firmie, bo oni wszyscy działają. Bo ja ich tylko uprawomocniłem, ja im tylko dałem pole do działania. Nie? Także to... Na co byś ten czas chciał wykorzystać, tak zaczepię, jeżeli chodzi o ten wolniejszy trochę? Tylko tworzenie twoja kreatywność, czy również ta pasja motocyklowa i zamiłowanie do wschodu? Jeżeli możemy dwa słowa do tego. Tak, no to jest coś, co jest dla mnie, no, bardzo dla mnie wątek patriotyczny i to, abyśmy wychowywali tych naszych następców, jak tutaj była mowa, czy oni mają, dlaczego nie chcą robić to, co my. Akurat tak się składa w naszej rodzinie, że dzieci bardzo chętnie robią to, co my. Powiem tak, że córka jako jedna z 70 motocykli sama na Syberię jechała w grupie rajdu katyńskiego w 2015 roku. Ze mną była w Kazachstanie, Kirgistanie też na 13 motocykli, ona jedna sama kierowała. Syn nie pasji motocyklowej nie przejął. No ale właśnie ten czas zacząłem już od 2007 roku zacząłem poważniejsze wyjazdy patriotyczne na wschód realizować. No i po 50, czyli 10 lat temu mniej więcej postanowiłem, że 1/3 czasu, 2/3 będę pracował, 1/3 to będzie realizacja tego... Tej pasji, tych pasji, połączenie przyjemności z robieniem czegoś, co ma wartość dla innych, a w szczególności właśnie zauważyłem, że na wschodzie można bardzo dużo się nauczyć, jeżeli chodzi właśnie o te uczucia, o serce, o relacje. No i to właściwie też mi trochę służyło, żeby sprawdzać, jak firma beze mnie działa, bo tam najdłuższy miałem wyjazd na 1,5 miesiąca na Bajkał, tam jeszcze dalej, jeszcze 10 lat temu. Także to jest taki z jednej strony testowanie, a z drugiej strony świadomie chcę no po prostu zmniejszać swoje zaangażowanie. Ja się uśmiecham, bo przypomniałeś mi jeszcze jednego przedsiębiorcę, nie chcę zdradzać, kto to może być, ale on też postanowił przetestować swoich współpracowników. Jednej tylko osobie powiedział, jaka jest prawda. Wszedł do firmy, powiedział, mam zawał serca, radźcie sobie i wyszedł. I nie było go kilka dni, także to jest taki element testowania, wiecie, dosyć drastyczny, ale tak się to niestety kończy z nami często przedsiębiorcami, że dopiero wtedy zaczynamy myśleć, także ja tu jestem pełen podziwu, że to już masz przemyślane, a chciałbym jeszcze dopytać, czy jest jakiś, nie wiem, może niekoniecznie data, w sensie tam dany dzień, ale czas jakby zakończenia tego procesu,
tej sukcesji, czy ty już jesteś po tym procesie, czy jak to wygląda, bo to bym chciał jeszcze tak z ciekawości. Nie ma, wprost daty nie ma, ja bym chciał pracować, coś, cokolwiek robić zawodowo jak najdłużej, bo obserwuję, no, że ludzie, którzy przychodzą jakby stricte na emeryturę, no to się kończą, tak, bo nie warto swojego umysłu uwalniać od zadań, bo to niczego dobrego, to nas przyspiesza do tej pożegnania tutaj. To jest nasz cel podobno. Tak, ale można tutaj jeszcze coś dobrego zrobić. A jesteś gotowy już oddać lejce? Tak, znaczy właśnie to dobrze, że powiedziałeś, bo właśnie takie nabrałem przekonanie, załóżmy już, nie wiem, no w zeszłym roku w tym, że gdyby mnie nagle tam pan odwołał, to oni już sobie poradzą. Takie mam przeświadczenie, a każdy rok, który będę mógł jeszcze tutaj swoją cegiełkę dokładać, to będzie na plus. Także to też mnie właśnie uspokoiło, że mam naprawdę tutaj... Trudność była, powiem, że tylko jaka była jeszcze do niedawna, ja jestem właśnie, tak powiedziałem, inżynierem i główne, my jesteśmy firmą techniczną i brakowało kogoś, kto pociągnie ten temat właśnie inżynierski, żeby tą innowacyjność zachować, no i tak się tutaj ułożyło, że zięć ma te talenty, dzieci nie mają, chociaż syn skończył elektronikę i telekomunikację, ale najbardziej lubi być psychologiem. No i czyli możesz znowu być ojcem, inżynierem dla tego następcy tutaj, prawda? Żeby wychować tego nowego inżyniera w razie sytuacji odejścia, tak? Zdecydowanie tak. I już on wiele rzeczy ciągnie lepiej ode mnie, pewne tematy, bo on jest elektrykiem, ja jestem mechanikiem. Ale nie boli to? Nie, absolutnie. To... Nie, ja tak żartem wiem. Zarzucam, tak, bo to są czasami pewne ograniczenia, które nas wstrzymują, że boimy się, że dzieci nasze za dużo pojmą, za dużo wezmą i nie wiem, nas wyłączą, nie? Ale to pięknie powiedziałeś, że chcesz dalej funkcjonować jako inżynier, jako zarządzający, jako ten zarządca tego dobra, co Pan Bóg Ci powierzył, tak? Jeszcze jedną rzecz ponadprogramową tutaj powiem, co się wiąże z tym, że to jest rodzina po wartościach chrześcijańskich, katolickich. Ostatnio wypróbowaliśmy sposób podejmowania decyzji, właśnie w sposób wypracowany przez siedzącego tutaj mojego przyjaciela, księdza Rafała, polegający na tym, że mamy do podjęcia jakąś nieoczywistą, mocno nieoczywistą decyzję. Zbieramy się. Warunek podstawowy, że muszą to być osoby, które są głęboko wierzące, wierzą, że Pismo Święte może nam podpowiedzieć, co mamy zrobić. I powiem, że byłem, aż przeszło to moje oczekiwanie, poprosiłem księdza Rafała, mówię, wiesz co, my nie mamy w tym praktyki, może byś z nami uczestniczył. Taki mąż stanu też, nie? Prowadzący. Tak, także w skrócie to polega na tym, że stawiamy jakąś... tezę, jakieś jakąś, pytanie. No, tak? Pytanie, co zrobić? Co zrobić w tej sytuacji? No i odmawiamy różaniec po jednej dziesiątce, czytając losowy między jeden fragment między poszczególnymi dziesiątkami i rozważamy, co Pan Bóg chciał powiedzieć. I powiem szczerze, było nas czworo. Ja w ogóle nie wiedziałem nic, to mi się ten kompletnie pustka, mówię, no nic nie rozumiem z tego, co powiedziałem. Co, Panie Boże, mówisz? Jeden, drugi, trzeci. Mówię, no przecież to jest proste, nie? I słuchajcie, no, byłem tak zaskoczony tym, że, i żeśmy przez półtorej godziny wypracowali jakieś rozwiązanie. Ono się idealnie, znaczy nawet się, to co żeśmy, to było łatwo się udało, no zrealizowaliśmy, ale jeszcze przy okazji
trudniejszy problem, który też się okazało, że w łatwy sposób poszło jak spłatka. Także to tylko jest taka zajawka, bo myślę, że być może w przyszłym roku na konferencji Bóg, Rodzina, Firma, Hojność więcej na ten temat będę chętnie się dzielił. Jeszcze mogłoby być dla Was ciekawsze rozmowy z dziećmi, bo one odzyskały uśmiech prawdziwy, jak zaczęliśmy robić sukcesję w ten sposób, który teraz się dzieje. Im po prostu też kamień serca spadł, może mi to, ja to oddałem Panu Bogu, a one rzeczywiście odzyskały wizję samych siebie na przyszłość.